Cześć kochani, dzisiaj przepis na ciasto, leśny mech, wiosenny przepis, na który wszyscy czekaliście. Zapraszam. No i jest ten leśny mech, na który wszyscy czekaliście. Zdecydowałam się, że w końcu go przygotuję, bo miałam zatrzęsienie komentarzy. Agata, zrób leśny mech. Zaczynamy od przygotowania ciasta. Ciasto to nic innego jak taki ala puszysty biszkopt na szpinaku. Musimy wbić jajka do misy miksera. Oczywiście całą gramaturę macie w opisie filmu. Jajka dobrze, żeby były w temperaturze pokojowej. Jeśli chcecie to ciasto robić na szybko, to ogrzejcie wodę, w sensie wsadźcie jajka do ciepłej wody, zostawcie je tam na chwilę, żeby się ogrzały. Dodajemy cukier i jajka z tym cukrem ubijamy na jasną i puszystą masę. Bardzo dobrze wiecie, bo na tym bazuje większość moich przepisów. Ubijamy je około 7 do 10 minut na aż potroją, a nawet... Tak, potroją swoją objętość. Miksujemy. W międzyczasie, gdy jajka się ubijają, przygotujemy masę szpinakową. I ja do tego ciasta używam szpinaku mrożonego, rozdrobnionego. Może być też w liściach, ale będziecie musieli dłużej całość blendować później z olejem. Natomiast jeśli używacie, tak jak ja, szpinaku mrożonego, to po prostu rozmruźcie szpinak, wyłóżcie szpinak na sito, tak żeby całkowicie odsączyć wodę ze szpinaku. On nie może mieć wody w sobie. Gotowy. Przekładamy do miski i dolewamy połowę oleju z przepisu. Całość musimy zblendować. Oczywiście na tym etapie możecie dodać odrobinę zielonego barwnika, tak żeby wasze ciasto miało bardziej zielony kolor, ale nie ma takiej potrzeby, więc sami zadecydujcie, czy chcecie ten barwnik dodawać, czy nie. Tu w misce mam też przesianą mąkę pszenną i mieszam ją z proszkiem do pieczenia. Jajka są ubite, pokażę wam, jaką mają konsystencję. Właśnie taką, takiego gęstego, bieluśkiego kremu. Zmniejszamy obroty miksera i bardzo powolnym strumieniem dolewamy olej. Piekarnik! Piekarnik sobie wstawcie! 180 stopni, grzanie góra-dół. Nie, sorry, 175 stopni, grzanie góra-dół. I do jajek dodajemy naszą masę szpinakową. Ja to wszystko robię na niskich obrotach. I dosypujemy mąkę. Nie całą naraz, tylko powoli, tak żeby wszystko miało szansę się wymieszać. Oraz skórka z cytryny. Ja uwielbiam w tym cieście skórkę z cytryny, bo dodaje fajnego aromatu szpinakowi. Ciasto gotowe. Piękne zielone i ono jeszcze w trakcie pieczenia nabierze takiego ładnego koloru. Tutaj mam formę wyłożoną wcześniej papierem do pieczenia i ona ma średnicę 24 cm. Będzie idealna na tą ilość ciasta. Przelewamy boków, niczym nie musicie smarować, bo spokojnie później sobie ciasto odkroicie. Ciasto wstawiamy do lodówki. Do lodówki, tak, chciałabym je wstawić do lodówki, do piekarnika. Tak jak wcześniej wspominałam, na 175 stopni pieczemy je około 45 do 50 minut. Pamiętajcie, żeby przed wyciągnięciem sprawdzić wykałaczką, czy ciasto jest idealnie upieczone. Jeśli zobaczycie mokre ciasto na wykałaczce, pieczcie jeszcze 5 minut. Ciasto się piecze, więc zabieramy się za krem. A krem to nic innego jak śmietanka, mascarpone, cukier, puder i mnóstwo fajnych owoców. Możecie użyć borówek, możecie użyć malin, granatu. Granat to jest taka kropka nad i akurat w leśnym mchu, więc zaczynamy. Składniki na krem muszą być prosto z lodówki, więc tak jak i mascarpone, tak i śmietanka muszą być dobrze schłodzone. Śmietanka najlepiej jakby chłodziła się całą noc, wtedy najlepiej się ubija. Do misy miksera ląduje mascarpone i dolewamy śmietankę. Śmietanka 30 bądź 36 nie ma tak naprawdę znaczenia, 36 po prostu ubija się szybciej. I całość ubijamy. A, jeszcze cukier puder. Jeszcze wsypię cukier puder. I teraz już jest gotowe. Krem ubity na gęstą i puszystą masę.
I nie pytajcie mnie w komentarzach, Agata, o! Spadł mi. I nie pytajcie mnie w komentarzach, Agata, ile ten krem się ubija. To wszystko zależy od miksera, prędkości miksera, tego jak mikser miksuje, od schłodzenia produktów, od tego jaką śmietankę użyjecie, więc po prostu w trakcie ubijania kremu nie odchodźcie od miksera, kontrolujcie wtedy konsystencję i będzie idealnie i nic Wam się nie zważy. Wkładamy krem do lodówki na czas pieczenia. Ciasto upieczone. Już je wystudziłam i wykroiłam z formy, żeby było gotowe do przełożenia kremem. Oczywiście przygotujcie sobie naczynie, na którym będziecie serwować ciasto, bo później będzie Wam ciężko je przełożyć. I teraz tak. To ciasto szpinakowe jest dosyć wysokie. Możecie je przekroić na dwa mniejsze blaty, zostawiając delikatny trzeci blat, żeby wydrążyć zielony miąższ do obsypania, żeby powstał nam mech. Ja zdecydowanie bardziej wolę jedną warstwę ciasta, czyli będę kroiła jeden biszkopt, nakładała śmietanę, a z reszty będziemy tworzyć mech. Ale ma piękny kolor. Ciekawe, jak wyszło w środku. Cudowne! Nakładamy blacik na paterę. Z tego wydrążamy ciasto, bo to będzie nasz mech. Gotowe, idę po krem. Wykładamy krem i to będzie dużo kremu. Dokładnie rozprowadzamy. Oczywiście, jeśli nie podoba Wam się ten kolor z tej strony ciasta, on jest normalny zupełnie, możecie go odkroić, żeby był całkowicie zielony. Ja do środka daję owoce, nie tylko na zewnątrz, ale ten środek też jest ważny, więc zatopcie owoce w kremie i sypiemy naszym mchem. Tutaj tą paterę na zewnątrz też sobie zawsze trochę obsypuję, bo to wtedy tak wygląda naturalnie ładnie. Czas na malinki. Ciasto gotowe! Ja już się nie mogę doczekać. Trochę tu uprzątnę i będziemy próbować. Wykrójmy ten kawałek! Pewnie zaraz posypią się komentarze. Agata, czy to ciasto smakuje szpinakiem? Nie. Zdziwię Was, bo nie smakuje szpinakiem. Ja! Piękne! To ciasto jest bardzo lekkie, bardzo proste, turbo smaczne i naprawdę nie czuć szpinaku. Jeśli podobał Wam się mój przepis na leśny mech, dajcie łapkę w górę za to, że w końcu przygotowałam ten przepis. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagrama, ustawcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, kiedy wrzucę dla Was nowy film i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! A jeśli szukacie innych wiosennych inspiracji, to będą one tutaj.